Cześć! W tym odcinku dowiemy się, czym się różni mały int od dużego inta, poznamy mechanizm automatycznej konwersji oraz przetestujemy całą wiedzę na przykładach w Javie. Z tej strony Patryk Bląkowski, zapraszam Was do obejrzenia tego odcinka. Jak dobrze wiemy z poprzednich filmików, istnieje coś takiego w Javie jak mały int, czyli jest to typ zmiennej, który reprezentuje wartości całkowite. I teraz wyobraźmy sobie, że w Javie istnieje również duży int, pisany jako integer. Jest to odpowiednik małego inta, z tym, że tego dużego inta możemy traktować jako obiekt. Czyli jest taka różnica, że mały int jest to typ prosty, który jest typem danych dla naszej zmiennej. Natomiast duży int jest to już konkretnie typ obiektowy, który również może nam zastąpić małego inta, ale z którym mamy więcej możliwości, ponieważ jest to typ obiektowy. Teraz można sobie wyobrazić, że każdy z typów danych oprócz stringa ma swój odpowiednik obiektowy, czyli na przykład typ danych boolean, jak pamiętamy, reprezentuje wartości prawda lub fałsz. Możemy zapisać to z małej boolean albo z dużej. I z małej, pisany z małej, jest to typ danych reprezentujący wartość prawda lub fałsz. Natomiast pisane z dużej jest to typ danych reprezentujący wartość prawda lub fałsz, ale możemy tą zmienną potraktować jako obiekt. To jest właśnie ta różnica, że mamy odpowiedniki typów prostych, które działają w podobny sposób, ale można je traktować jako obiekty. I tutaj w grę wchodzi mechanizm automatycznej konwersji, czyli za każdym razem w miejscu działania naszego programu, kiedy będziemy oczekiwać na przykład małego inta, że powiedzmy funkcja nam przyjmie jako wartość, jako argument małego inta i zwróci w wyniku swojego działania małego inta, to w tym momencie możemy zamiennie używać małego inta lub dużego inta. I podobnie to działa w przypadku również innych typów danych, kiedy to automatyczna konwersja pozwala nam zamiennie używać typów prostych oraz typów obiektowych. Dlaczego powiedziałem oprócz stringa? Dlatego, że string sam w sobie jest już typem obiektowym. String jest to zmienna, która już od początku, kiedy uczyłem się programowania w Javie, była pisana z dużej litery. Oznacza to, że jest to typ obiektowy, ponieważ typy obiektowe piszemy z dużej litery. Domyślam się, że te wszystkie typy proste czy typy obiektowe, gdy się o tym słucha, to mogą być nie dla wszystkich do końca jasne. Za chwilę zrobimy kilka przykładów, które pokażą, jak to wszystko działa w praktyce. Mam utworzony nowy projekt. Stworzę sobie teraz klasę, którą nazwę przykładowo testy obiektowe. Mamy testy obiektowe. Teraz stworzę sobie kilka zmiennych, kilka typów danych. No to co? Zrobimy tak. Mały int, duży int. No porobimy kilka zmiennych. No, jak wpisuję z dużej litery. Int, to mi się od razu podświetla nazwa klasy. Jest integer. Zobaczmy przy okazji, jak to wygląda. Mamy małego inta, czyli coś, co jest znane już z poprzednich filmików. Wystarczyło wpisać int, nazwę zmiennej i przypisać wartość do zmiennej i mamy linijkę skończoną. Tutaj wpisuję integer. Wyświetliło mi, tak jak było widać, z menu, z listy mogłem wybrać integer, czyli jest to nazwa klasy, nazwa zmiennej i tutaj mamy new integer, czyli tworzymy nowy obiekt. I teraz tutaj mi coś podświetla na czerwono, ponieważ kiedy tworzymy w ten sposób zmienną, to tutaj w tym momencie wpisuję, jaką wartość będzie miała ta zmienna.
ale to zostawię za chwilę. Spróbujmy z małej string. O, już mi podświetla na czerwono, że czegoś takiego zrobić nie mogę. String pisane z dużej. String. W porządku, tak to wygląda. Czyli tutaj, tak jak widać, w każdym przypadku, gdzie stworzyłem klasę integer, na przykład klasę integer czy klasę boolean, za pomocą new integer, new boolean czy new character, muszę wpisać tutaj wartości, które będą przyjęte jako po prostu wartość tej zmiennej. Czyli na przykład, jeżeli chodzi o charakter, jakiś znak musimy tutaj wpisać. Pamiętamy, że jeżeli chodzi o char, to wpisujemy znak za pomocą apostrofu. Tutaj mi się podpowiada o value czy wartość. I co tutaj sobie mogę wpisać? Cokolwiek. Może być na przykład o otwierający nawias kwadratowy. New boolean false. A tutaj integer mogę sobie dać 18. Tutaj, tak jak widać, mamy również z dużej pisane boolean. Natomiast od razu mogłem wpisać bez problemu wartość, także w tym momencie no to po prostu przeszło. Program nie widzi w tym momencie żadnego błędu. I w tym momencie oraz w tym momencie, kiedy tutaj też od razu po znaku równa się wpisałem wartość character, nie poprzez new character, tylko po prostu wpisałem wartość po znaku równa się. Ok, stwórzmy teraz kilka metod, które będą wykorzystywały tego typu właśnie typy obiektowe. To może zaczniemy od boolina. Public. Boolean. Zróbmy sobie tak, żeby było ciekawiej. Nazwę sobie funkcję prawda to fałsz. Prawda to fałsz. I teraz zrobimy sobie tak, że za każdym razem, kiedy tam wrzucę do tej funkcji, powiedzmy, prawdę, to wyświetli mi wynik jako fałsz. A kiedy wrzucę fałsz, to wyświetli mi wynik jako prawdę. I tutaj, wykorzystując mechanizm automatycznej konwersji, w tym momencie mogę podać albo tego małe boolean, albo mogę podać dużego boolina, czyli ten typ obiektowy. No to sobie tak zrobimy, żeby pokazać, że to działa. Mamy boolean pisane z dużej i nazwę zmiennej boolean benig będzie. Funkcja zmienia prawdę na fałsz i na odwrót. I teraz damy sobie warunki. Jeśli B równa się true. No właśnie, to w tym momencie musiałbym zrobić na przykład zmienną, przy okazji jeszcze wynik, i przy daty zmiennej przypisać wynik. I dopiero potem operować tą zmienną, żeby móc ją wyświetlić na sam koniec. Czyli przykładowo mogę dodać zmienną wynik. Wynik średni. If b równa się true. Wynik równa się. I tutaj bym chciał dać false.
I teraz tak, mogę to zrobić w ten sposób, że sam wpiszę po prostu false, a mogę użyć jedną z tych zmiennych, którą tutaj stworzyłem i przypisać ją jako wynik tej zmiennej. No to na przykład, czy mam tutaj jakiś fałsz? Mam, tutaj jest false, prawda 3. Ctrl C, Ctrl V, prawda 3, średnik. Jak widać, nam przechodzi to bez problemu. I zauważmy sobie przy okazji, że prawda 3 jest pisane przez duże B, duże boolean, a tutaj nasza funkcja jest zadeklarowana jako mały boolean, czyli automatyczna konwersja działa. Dobrze. W przeciwnym wypadku wynik równa się i tutaj damy sobie, czyli tak, w przeciwnym wypadku, czyli jeżeli nasze B, nasz argument będzie fałszem, to tutaj musimy dać, że równa się prawda, czyli prawdziwe true. No i tutaj na przykład, jak tutaj dałem false w postaci dużego boolina, to tutaj damy sobie true w postaci małego boolina. Cyk, cyk. Dobrze, i tu mi jeszcze podpowiada, że muszę jeszcze zrobić return wynik. Tak, żeby nasza funkcja zwracała jakiś wynik. Dobra, czyli tutaj nam nie podpowiada błędu, czyli będzie OK. Kolejna funkcja. Z charakterem możemy zrobić. Czyli tak, tu jest nawias klamrowy. Sobie tak. Public charakter. Niezmienny znak. Czarce. Tutaj w tej funkcji chciałbym zrobić taki myk, że mamy funkcję o typie char, czyli po prostu zwykły jakiś znak, i zrobimy sobie w ten sposób, że funkcja przyjmuje jakiś znak, jakikolwiek, natomiast nie wyświetla tego znaku, który my wpiszemy, tylko wyświetla znak, który jest zadeklarowany jakby wewnątrz programu. Wyświetla prawdziwy znak. Czyli przyjmujemy wartość C w postaci jakiegokolwiek znaku, ale ten znak nie jest brany pod uwagę. On jest tylko brany pod uwagę, jeżeli chodzi o to, żeby w ogóle funkcja ruszyła, ponieważ musimy tam coś rzucić, musimy wrzucić jakiś znak, natomiast wyświetlimy sobie coś zupełnie innego, czyli może być na przykład tutaj ten otwierający nawias kwadratowy. Jest to znak 3. Ctrl C. Funkcja wyświetla prawdziwy znak. Return znak 3. Mamy to. Dobra.